Czytamy jeden wiersz z Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału. Wiersz 21. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, 21 wiersz. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Aus dem Philipperbrief. Z listu do Filipian. Kapitel 2, vers 5 bis 11. Drugi rozdział od 5 do 11 wiersza. List do Filipian, drugi rozdział od 5 do 11 wiersza. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Wir haben ein Lied gesungen von dem Namen des Herrn Jesus. Śpiewaliśmy pieśń mówiącą o imieniu Pana Jezusa. Viele Menschen im Alten Testament haben nach dem Namen, nach diesem Namen gefragt. Wielu ludzi ze Starego Testamentu pytało się o to imię. Wir denken an Jakob. Pomyślmy na przykład o Jakubie. Er kämpft in 1. Mose 32 mit Gott. W pierwszej księdze Mojżeszowej, 32 rozdział, jest opisane, że on walczył z Bogiem. Und dann fragt er ihn nach seinem Namen. I wiemy, że pytał tam o jego imię. Aber er bekommt noch keine Antwort. Ale nie otrzymał na to pytanie odpowiedzi. Noch ist Jakob unter der Zucht Gottes. Jakub wtedy znajdował się jeszcze w tej szkole i pod wychowaniem Bożym. Noch ist er nicht zurückgekehrt an den Ort, wo Gott ihn haben wollte. Jeszcze nie wrócił na to miejsce, które, w którym Bóg chciałby go mieć. Drei Kapitel später in 1. Mose 35 kommt er in Bethel an. Trzy rozdziały później, w 35 rozdziale czytamy o tym, że on przyszedł do Betelu. Der Prophet Hosea sagt, er kämpfte mit Gott in seiner Manneskraft. Prorok Ozeasz napisał, że on walczył z Bogiem w sile męża. Das ist 1. Mose 32. To jest opis tego zdarzenia z pierwszej Mojżeszowej, 32 rozdział. Aber zu Bethel fand er ihn. Ale dalej czytamy w Ozeaszu, ale w Betelu znalazł go. Da bekommt er eine Antwort auf seine Frage, was ist dein Name? Tam otrzymał on odpowiedź na jego pytanie, jakie jest twoje imię. Ich bin Gott der Allmächtige. Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Hast du den Herrn Jesus schon gefunden, diesen wunderbaren Jesus-Name? Czy ty już Pana Jezusa znalazłeś, który ma te cudowne imię Jezus? Ist er schon dein Heiland geworden? Czy on stał się już twoim Zbawicielem? Wenn er noch nicht dein Heiland ist, dann nimm ihn heute als solchen an. Jeżeli on nie jest jeszcze twoim Zbawicielem, to przyjmij go jako takiego w dniu dzisiejszym. Nimm ihn an als den, der gekommen ist, als dieser Jesus. Przyjmij go takim, jakim on przyszedł, jako Jezusa. Der gekommen ist, um sein Volk zu retten von ihren Sünden. Który przyszedł, aby ratować swój lud od grzechów ich. Dann beginnt hier auf dieser Erde ein glückliches Leben in Gemeinschaft mit Gott.
I wtedy możesz rozpocząć na tej ziemi życie szczęśliwe w społeczności z Bogiem. Und dieses Leben, das führt zum Ziel in der Herrlichkeit des Himmels. I to życie prowadzić będzie do wspaniałego celu, do tej chwały niebios. Aber kennst du ihn schon als deinen Lebensinhalt? Ale czy ty też znasz go jako treść twojego życia? Es ist dem Herrn Jesus nicht genug, dein Heiland zu sein. Gdyż to nie wystarcza Panu Jezusowi, aby stać się tylko twoim zbawicielem. Er möchte auch, dass er dein ganzes Herz ausfüllt. On tak bardzo by chciał wypełnić całe twoje serce. Dass er dein Lebensinhalt wird. Aby stał się treścią twojego życia. So war das bei dem Apostel Paulus. Tak jak to było też i w przypadku apostoła Pawła. Was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christus willen für Verlust geachtet. Który powiedział, że to, co ja uważałem za zysk dla siebie, to z powodu Chrystusa uznałem to za stratę. Das ist Philipper 3. Czytamy to w liście do Filipian w trzecim rozdziale. Das war bei dem Zeitpunkt der Bekehrung des Apostels Paulus der Fall. To był przypadek, kiedy właśnie apostoł Paweł się nawrócił. Er hatte den Herrn Jesus in der Herrlichkeit gesehen. I wtedy on ujrzał Pana Jezusa w chwale Jego. Und da hat er alles, was vorher wichtig für ihn war, für Dreck geachtet. I on od tego momentu wszystko to, co wcześniej dla niego wydawało się ważne, teraz potraktował jako śmieci. Deswegen sagt er in Philipper 3, Vers 7, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Dlatego on też i powiedział w liście do Filipian w trzecim rozdziale, w siódmym wierszu, ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Aber war das nur damals bei seiner Bekehrung so? Ale czy tak było tylko w chwili jego nawrócenia? Nein, es war auch weiterhin so. Nie, również i dalej tak to trwało. Deswegen steht in Vers 8, ja, ich achte auch alles für Verlust. Dlatego też i w wierszu 8 dalej jest napisane, lecz więcej jeszcze wszystko uznałem za szkodę. So war es auch weiterhin für den Apostel Paulus. Tak, ta sytuacja była aktualna dla apostoła i dalej w jego życiu. Und so kann und soll es auch in unserem Leben sein. I tak może być, jak również też powinno być w naszym życiu. Wir haben hier in Matthäus 1 von der Ankündigung der Geburt des Herrn Jesus gelesen. Tutaj w Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale czytaliśmy tą wzmiankę ogłaszającą narodzenie Jezusa. Ein Engel war zu Maria gekommen und hatte ihr gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Pewien anioł przyszedł do Marii, aby jej ogłosić, że ty urodzisz syna. Und dann war der Engel auch zu Josef gekommen. Również i ten sam anioł przyszedł do Józefa. Das lesen wir hier in Vers 20. O tym właśnie czytamy w poprzednim 20. wierszu. Und dann hat er diese Botschaft, Maria, deine verlobte Frau wird einen Sohn bekommen. I do niego właśnie on skierował to poselstwo, że Maria, twoja zaręczona małżonka, ona będzie miała potomstwo. Und dann gibt er dem Josef, dem Vater, diesen Auftrag, du sollst seinen Namen Jesus nennen. I daje Józefowi to polecenie, aby on tego syna nazwał Jezus. Dieser Name Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. To imię Jezus tłumaczy się, Pan jest ratunkiem. Józef wusste das. Józef wiedział o tym. Józef wusste, dass in dem Alten Testament, in der Sprache des Alten Testamentes, dieser Name Josua heißt. Józef wiedział o tym, że w języku Starego Testamentu to imię brzmi Jozue. Deshalb kannte er die Bedeutung dieses Namens. Dlatego on znał znaczenie tego imienia. Und jetzt wird ihm erklärt, warum dieser Sohn diesen Namen tragen sollte. I teraz jest tutaj wyjaśnione, dlaczego ten syn ma takie imię nosić. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Tak jak czytaliśmy, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego.
In diesen ersten beiden Kapiteln des Matthäus-Evangeliums finden wir verschiedene Namen des Herrn Jesus. I w pierwszych dwóch rozdziałach Ewangelii Mateusza wspomnianych jest kilka różnych imion Pana Jezusa. Hier in Vers 21 haben wir den Namen Jesus gelesen. Tutaj w tym wierszu 21 przeczytaliśmy to imię Jezus. In Vers 23 steht, dass er den Namen Emanuel trägt. W 23 wierszu jest napisane, że on będzie nosił to imię Immanuel. Dieser Name bedeutet Gott mit uns. A to imię tłumaczy się Bóg z nami. In Jesaja 7 wird das erklärt. W Izajasza w 7 rozdziale jest to imię wyjaśnione, jego znaczenie. Da wird uns erläutert, dass der Herr selbst ein Zeichen geben wird. Tam jest napisane, że sam Pan da wam znak. Er wird ein Wunder tun. Gdyż on uczyni cud. Und dieses Wunder war in erster Linie, dass die Jungfrau schwanger wurde. A tym znakiem w pierwszym rzędzie będzie to, że panna będzie ciężarna. Der Sohn, der geboren werden sollte, war gezeugt von Gott, dem Heiligen Geist. Ten syn, który miał się narodzić, on był poczęty przez Ducha, przez Boga, Ducha Świętego. Das ist das Wunder, das Gott getan hat. To jest właśnie ten cud, który Bóg uczynił. Aber es ist auch ein zweites Wunder. Ale jest jeszcze też i drugi cud. Dieses Volk, das hatte seinen Gott verlassen. Ten lud opuścił swojego Boga. Über 400 Jahre hatte Gott schweigen müssen. I z tego powodu Bóg przez 400 lat musiał milczeć. Zwischen Maleachi und Matthäus liegen etwa 400 Jahre. Gdyż pomiędzy ostatnim prorokiem Starego Testamentu Malachiaszem a Mateuszem, Ewangelią Mateusza jest mniej więcej 400 lat odstępu. Aber dann besucht Gott sein Volk. Ale później Bóg nawiedził swój lud. Immanuel, Gott mit uns. Emanuel, Bóg z nami. Gott selbst kommt zu seinem Volk. Ist das nicht ein Wunder? Bóg osobiście przychodzi do swojego ludu. Czy to nie jest cud? In Kapitel 2, Vers 2 ein weiterer Name des Herrn Jesus. W drugim rozdziale, w drugim wierszu czytamy następne imię Pana Jezusa. Er ist der König der Juden. On jest tym królem żydowskim. So war er angekündigt. Er sollte kommen als der König, als der Messias. Tak było też o nim głoszone, że on ma przyjść jako król, jako Mesjasz. Aber er kam nicht in einen Palast. Ale on nie przyszedł do pałacu królewskiego. Er kam als Kind. On przyszedł jako dzieciątko. Er wurde in eine Krippe gelegt. I położono go po narodzeniu do żłobka. So sehr erniedrigt sich der Sohn Gottes. Tak bardzo uniżył się Syn Boży. Er macht sich abhängig von der Pflege seiner Mutter. I uczynił siebie samego zależnym od opieki i pielęgnacji swojej matki. Und doch ist er der König der Juden. A pomimo tego jest on królem Żydów. In Kapitel 2, Vers 4 finden wir einen vierten Namen. Er ist der Christus. W drugim rozdziale, w czwartym wierszu mamy zapisane następne, czwarte jego imię. On jest Chrystusem. Dazu muss ich kurz etwas sagen. I co do tego muszę krótko to wyjaśnić. Was bedeutet dieser Name Christus? Co oznacza to imię Chrystus? Christus ist das gleiche Wort wie Messias und so kam der Herr Jesus als der Gesandte zu seinem Volk. Chrystus to to samo imię co Mesjasz i jako taki on jako pomazany przyszedł do swojego narodu. Er ist der Christus, der Gesalbte, der König. On jest Chrystusem, tym pomazanym królem. Aber sein Volk wollte ihn nicht. Ale jego naród nie chciał go. Sie wollten einen König, der sie von den Römern befreite. Oni chcieli mieć króla, który by ich wyzwolił spod panowania Rzymian. Aber so einen Menschen, der kam wie der Herr Jesus, den wollten sie nicht. Ale takiego człowieka w takiej postaci, jak przyszedł Pan Jezus, takiego oni nie chcieli. Ist denn dann der Herr Jesus also nicht der Christus geworden?
A więc czy Pan Jezus nie stał się tym Chrystusem? Doch, er kam als der Christus. Tak, on przyszedł jako Chrystus. Und er wird auch einmal als Christus und als König über sein Volk herrschen. I on też kiedyś jako Chrystus i jako król będzie panował nad swoim narodem. Aber weil sein Volk ihn abgelehnt hat, hat dieser Titel Christus noch eine weitere Bedeutung bekommen. Ale ponieważ jego naród go odrzucił, to ten tytuł Chrystus otrzymał również i następne znaczenie. Davon lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 36. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, 36. wiersz. Da steht, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Czytamy tutaj Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 36. wiersz. Że i druga linijka, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg. Er war doch schon der Christus, als er auf diese Erde kam. On był już Chrystusem, gdy przyszedł na tą ziemię. Aber weil sein Volk ihn verworfen hat, ist er am Kreuz gestorben. Ale ponieważ jego naród go odrzucił, to on zmarł na krzyżu. Und dann hat Gott ihn auferweckt und ihn als Mensch verherrlicht. Ale Bóg go z martwych wzbudził i jako człowieka go uwielbił. Er hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. I uczynił go właśnie Panem i Chrystusem. Und so umfasst dieser Titel Christus mehr als die Tatsache, dass er der König ist über sein Volk. I dlatego właśnie ten tytuł Chrystus zawiera w sobie coś więcej niż tylko to, że on jest królem nad swoim narodem. Dieser Name Christus umfasst die ganze Herrlichkeit, die er jetzt hat als Mensch zu Rechten Gottes. Ten tytuł Chrystus zawiera w sobie całą tą chwałę, którą on posiada jako człowiek, Jezus Chrystus, po prawicy Bożej. Dann sehen wir in Matthäus 2, Vers 11 noch einen fünften Namen. I dalej oglądamy w drugim rozdziale, w 11 wierszu tej Ewangelii Mateusza, następne jego imię. Da wird er einfach genannt das Kind. Tu po prostu jest nazwany dziecko. Wir haben eben gesungen, kein Mensch dies Wunder fassen kann. Dopiero co przed chwilą śpiewaliśmy, że nie jest w stanie żaden z ludzi pojąć tego cudu, jaki się stał. Da kommt der Sohn Gottes als Kind auf diese Erde. Syn Boży przyszedł jako dziecię tutaj na tą ziemię. In Vers 15 einen weiteren Namen. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. I w 15 wierszu następne jego imię czy tytuł: z Egiptu wezwałem syna mego. Auch das, dieser Name hat zwei Bedeutungen. To imię też ma dwa znaczenia. Der Herr Jesus ist der ewige Sohn Gottes. Pan Jezus jest tym wiecznym Synem Bożym. Gott der Sohn. Bóg Syn. Gott selbst. Sam Bóg. Aber er ist auch als Mensch Sohn Gottes. Ale również jako człowiek jest Synem Bożym. Er ist wahrer Mensch, denn er wurde geboren von einer Frau. On jest prawdziwym człowiekiem, dlatego że narodził się z niewiasty. Aber er ist auch als Mensch Sohn Gottes, denn er ist gezeugt von Gott, dem Heiligen Geist. Ale jako człowiek on też jest Synem Bożym, dlatego że został poczęty z Ducha Świętego. Dann in Matthäus 2, Vers 23 ein weiterer Name des Herrn Jesus. I w drugim rozdziale, jeszcze w 23 wierszu, następne imię i tytuł Pana Jezusa. Das ist der Name, den die Menschen ihm gegeben haben. Jest to imię, które ludzie mu nadali. Er wird Nazaräer genannt werden. Iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Jesus, der von Nazareth. Jezus ten z Nazaretu. Da wollten sie mit ausdrücken, wie sehr sie ihn verachten. Tym imieniem chcieli ludzie wyrazić to, jak bardzo pogardzają nim. In Johannes 1 lesen wir die Frage, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale właśnie czytamy tego rodzaju pytanie: czyż z Nazaretu może pochodzić coś dobrego? Sie sagten, ach der, da von Nazareth. Oni tak myśleli pogardliwie: ach ten z Nazaretu.
Das haben sie sogar über das Kreuz geschrieben. Jesus der Nazarener. Nawet ten tytuł wypisano jako tytuł jego na krzyżu, Jezus Nazareński. Aber es gibt noch einen zweiten Gedanken, der damit verbunden wird. Ale jeszcze również i druga myśl z tym tytułem jest połączona. In diesem Namen Nazareth steckt das Wort Nezer. W tej nazwie Nazaret również zawarte jest to słowo Nazareńczyk. Nezer, das bedeutet in unserer Sprache Spross. A to słowo oznacza w naszych językach pęd, odrośl, która wyrasta. Und so ist der Herr Jesus der Wurzelspross aus dürrem Erdreich. I tak Pan Jezus stał się tą odroślą z pnia, który tkwił w suchej ziemi. Aus den vielen Menschen, wo kein Leben und keine Frucht für Gott erkennbar war. Z tych grona wielu ludzi, wśród których nie było żadnego owocu widzialnego dla Boga. Da kam der eine, der zur Ehre Gottes war. To tam wyrasta właśnie ten jeden, który jest ku chwale Bożej. Das ist der Frucht für Gott brachte. To jest ten, który przynosi owoc dla Boga. Wir haben angefangen mit diesem Namen Jesus. Rozpoczęliśmy od tego imienia Jezus. Diesen Namen hat der Herr Jesus getragen, als er kam als Mensch auf diese Erde. I to imię Pan Jezus nosił, gdy przyszedł jako człowiek tutaj na tą ziemię. Von dieser Erniedrigung des Herrn Jesus schreibt Paulus in Philippa 2. I o tym uniżeniu Pana Jezusa pisze właśnie apostoł Paweł w liście do Filipian w drugim rozdziale. In Kapitel 2, Vers 5 bis Vers 8 beschreibt er diese Erniedrigung. W drugim rozdziale od 5 do 8 wiersza opisuje on to uniżenie. Er schreibt uns das, um uns den Herrn Jesus groß zu machen. On pisze nam o tym po to, aby nam pokazać wielkość Pana Jezusa. Er schreibt uns das aber auch, um den Herrn Jesus als Vorbild vorzustellen. On również pisze nam to po to, aby Pana Jezusa przedstawić nam jako wzorzec. Das ist das große Thema in Philippa 2. Taki jest właśnie wielki temat tego drugiego rozdziału listu do Filipian. In Kapitel 1 ist das große Thema Christus unser Leben. W pierwszym rozdziale głównym tematem jest Chrystus i nasze życie. Jest naszym życiem. In Kapitel 2 ist das große Thema Christus unser Vorbild. W drugim rozdziale jest tym tematem Chrystus wzorcem dla nas. In Kapitel 3 ist das große Thema Christus unser Ziel. W trzecim rozdziale tematem jest Chrystus naszym celem. Und in Kapitel 4 ist das große Thema Christus unsere Kraft. W czwartym rozdziale jest tym tematem Chrystus naszą siłą. Ich möchte auch die Schlüsselverse dazu lesen. I chciałbym teraz przeczytać wiersze na to wskazujące. Christus unser Leben in Kapitel 1, Vers 21. Chrystus naszym życiem w pierwszym rozdziale, w 21 wierszu. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Christus unser Vorbild, das haben wir gelesen in Kapitel 2, Vers 5. Christus naszym wzorcem, to jest drugi rozdział, czytaliśmy w 5 wierszu o tym. Christus unser Ziel in Kapitel 3. Christus naszym celem, to w trzecim rozdziale czytamy. Vers 13 am Ende. Pod koniec 13 wiersza. Und Vers 14. I 14 wiersz. I zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Und Christus unsere Kraft in Kapitel 4, Vers 13. I Chrystus naszą siłą w 4 rozdziale, w 13 wierszu. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Der Herr Jesus ist also in Kapitel 2 unser Vorbild.
A więc widzimy Pana Jezusa w drugim rozdziale jako Chrystus naszym wzorcem. Jetzt könnten wir vielleicht denken, ja, dieses Vorbild, das können wir nie erreichen. I może pomyślimy sobie, nie, my przecież nie jesteśmy w stanie osiągnąć tego stanu naszego wzorca. Dieser Maßstab, der ist so hoch, da können wir nie dran kommen. Ten wzorzec jest taki wzniosły i wysoki, że nie jesteśmy w stanie do niego dotrzeć. Aber Gottes Wort gibt uns immer einen vollkommenen Maßstab. Ale Słowo Boże zawsze nam daje doskonałe wzorce. Und trotzdem kommt Gottes Wort uns auch zu Hilfe. A pomimo tego Słowo Boże zawsze wychodzi nam z pomocą. In Philippa 2 ist Christus unser großes und erstes Vorbild. Tu w Filipian w drugim rozdziale Chrystus jest przedstawiony naszym pierwszym i największym wzorcem. Aber dann kommen noch drei weitere Vorbilder. Ale następne trzy wzorce tutaj są przedstawione. Da ist in Vers 17 der Apostel Paulus unser Vorbild. W 17 wierszu pokazany jest apostoł Paweł jako nasz wzorzec. Er tritt ganz zurück in den Hintergrund. On bardzo wycofuje się do tyłu i nie widać go. Er sagt, ihr Philippa, ihr seid das große Opfer, das Hauptopfer. I mówi do nich, wy Filipianie jesteście tą wielką, tą główną ofiarą. Ich bin nur das Trankopfer, das man so dazu gibt. Ja tylko jestem tą ofiarą z płynów, którą się dodaje do tej głównej ofiary. Das ist die gleiche Gesinnung wie die, die der Herr Jesus gezeigt hatte, als er sich selbst zu nichts machte. To jest dokładnie to same usposobienie, które objawił Pan Jezus, gdy był na tej ziemi i siebie samego niczym uczynił. Dann kommt der Timotheus als Vorbild. Następnie też i mamy tutaj Tymoteusza jako wzorzec. Vers 20. 20. wiersz. Er ist von Herzen für das Eure besorgt. On szczerze, z całego serca troszczy się o was. Alle anderen suchen das ihre, sie suchen sich selbst. Wszyscy inni szukają swego i troszczą się o samych siebie. Aber er suchte das Wohl der Philippa. Ale on właśnie poszukiwał, jak sprawić, żeby było dla Filipian dobrze. Wieder die gleiche Gesinnung wie die, die der Herr Jesus hatte. Znowu oglądamy to same usposobienie, jakie miał Pan Jezus. Und dann kommt noch der Epaphroditus. A następnie oglądamy tu Epafrodyta. Es steht nicht viel von ihm in der Bibel. Nie jest wiele w Biblii o nim napisane. Aber hier steht in Vers 30, dass er um des Werkes willen sein eigenes Leben wagte. Ale w wierszu 30 czytamy, że dla sprawy Chrystusowej on naraził swoje własne życie. Er war bereit, sein Leben zu opfern, um den Philippern zu dienen. On był gotowy nawet ofiarować swoje własne życie, aby usłużyć Filipianom. Ist das nicht das Gleiche, was der Herr Jesus getan hat, der sich selbst gab, um uns zu retten? Czy nie jest to to samo, co uczynił Pan Jezus, który samego siebie dał, aby nas ratować? Gott macht uns Mut. Er möchte, dass wir diesem Vorbild des Herrn Jesus nachstreben. Bóg tutaj nas tak bardzo zachęca, abyśmy dążyli do tego wzorca, jakim jest Pan Jezus. Dass diese Gesinnung, die in dem Herrn Jesus war, auch in uns ist. Aby to usposobienie, które było w Panu Jezusie, również było w nas. Jetzt wird die Erniedrigung des Herrn Jesus beschrieben. A następnie opisane jest uniżenie się Pana Jezusa. Zuerst finden wir, dass Gott Mensch wurde. Najpierw oglądamy, że Bóg stał się człowiekiem. Das ist die erste Stufe der Erniedrigung. Gott wurde Mensch. To jest pierwszy stopień tego uniżenia. Bóg stał się człowiekiem. Christus Jesus war in Gestalt Gottes. Chrystus Jezus był w postaci Bożej. Er war Gott selbst. On sam osobiście był Bogiem. Er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. I nie uważał tego za łupiestwo, aby stać się równym Bogu. Der Teufel hat dem Menschen gesagt, ihr werdet sein wie Gott. To diabeł podpowiedział ludziom, wy będziecie jak Bóg. Dahinter steckt das Streben, etwas zu sein, was man gar nicht ist.
Za tym dążeniem właśnie kryje się pragnienie bycia kimś, kim się nie jest. Aber das war bei dem Herrn Jesus nicht so. Ale w przypadku Pana Jezusa tak nie było. Er ist Gott. On jest Bogiem. Deswegen war es für ihn kein Raub, Gott gleich zu sein, denn er ist Gott selbst. Dlatego to nie było dla niego jakimś łupiestwem, że on chciał być Bogiem, gdyż on jest Bogiem. Aber er machte sich selbst zu nichts. Ale on siebie samego niczym uczynił. Er nahm Knechtsgestalt an. On przyjął postać sługi. Er kam auf diese Erde und wurde Mensch. On przyszedł tutaj na tą ziemię i stał się człowiekiem. Aber dann kommt eine zweite Seite. Ale tu jeszcze możemy znaleźć drugą stronę tego. Auch als Mensch hat er sich weiter erniedrigt. On również jako człowiek jeszcze dalej się uniżył. Wir haben schon daran gedacht, dass er nicht kam als König in einem großen Palast. Już o tym wspomnieliśmy, że jako człowiek to przyszedł na tą ziemię nie jako król w wielkim pałacu. Nein, er nahm Knechtsgestalt an. Nie, on przyjął postać sługi. Er kam als Diener, als Knecht auf diese Erde. On przyszedł jako sługa tutaj na tą ziemię. Er sagt selbst in Markus 10, Vers 45. On sam osobiście o sobie powiedział w Ewangelii Marka w 10 rozdziale 45 wiersz. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, bedient zu werden, sondern zu dienen. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył. Er nahm Knechtsgestalt an und ist in Gleichheit der Menschen geworden. On przyjął postać sługi i został znaleziony w postaci człowieka. Er hat die äußere Ausstrahlung seiner Gottheit abgelegt. On po prostu odłożył te zewnętrzne promieniowanie jego bóstwa na bok. Als er hier auf dieser Erde war, da ist in manchen Situationen etwas davon hervorgestrahlt. Bo gdy był na tej ziemi, to w niektórych sytuacjach ta chwała jako Boga troszeczkę promieniowała. Da steht er in dem Schiff und sagt: Schweig, verstumme. Na przykład stanął w łodzi i powiedział: Zamilknij, uspokój się. Da strahlt etwas von seiner göttlichen Größe und Herrlichkeit hervor. I wtedy rozpromieniowała jego wielkość jako Boga. Da geht er aus dem Garten Gethsemane hinaus. Albo gdy wychodził z ogrodu Getsemane. Und er sagt nur: Ich bin's. I tylko powiedział: Jam jest. Da fallen alle zu Boden. To wszyscy, którzy przyszli go pojmać, padli od razu na ziemię. Bewaffnete Männer. A byli to przecież uzbrojeni mężczyźni. Sie fallen bei diesem Wort zu Boden. I na takie słowo wszyscy padli na ziemię. Da strahlt etwas hervor von seiner göttlichen Herrlichkeit. Gdyż tam właśnie troszkę promieniowała jego boska chwała. Aber im Allgemeinen hat er diese Ausstrahlung seiner Gottheit abgelegt. Ale ogólnie mówiąc, on te promieniowanie jego boskiej osoby odłożył na bok. Wir haben heute Morgen in Jesaja 53 gelesen. Dzisiaj rano mogliśmy przeczytać z Księgi Izajasza z 53 rozdziału. Wir lesen noch mal Vers 2 in der Mitte. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Jeszcze raz przeczytajmy z połowy drugiego wiersza. A nie miał postawy ani urody. Als wir ihn sahen, hatte er kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Er war wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. I był jako taki człowiek, przez którym zakrywa się twarz. Trzeci wiersz w połowie. So sehr hat der Herr Jesus sich erniedrigt. Tak bardzo Pan Jezus się uniżył. So hat er Knechtsgestalt angenommen. I tak dalece on przyjął postać sługi. Er ist in Gleichheit der Menschen geworden und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden. On pojawił się w podobieństwie do człowieka
i widziano go w kształcie człowieka. Er ist Mensch geworden wie wir. On stał się człowiekiem takim jak my. Ausgenommen die Sünde. Za wyjątkiem grzechu. Und dann wird in Vers 8 noch eine Stufe seiner Erniedrigung gezeigt. Ale w wierszu 8, Filipian 2 rozdział, następny stopień jego uniżenia został pokazany. Nicht nur, dass er gekommen war, um zu dienen. Nie tylko, że on przyszedł na tą ziemię, aby służyć. Er hat sich auch erniedrigt, indem er gehorsam wurde bis zum Tod. On siebie samego uniżył, będąc posłusznym aż do śmierci. Als der Herr Jesus, als der ewige Sohn in der Herrlichkeit Gottes war, gdy Pan Jezus jako ten wieczny Syn znajdował się w chwale Bożej, da gab es keinen Gehorsam für ihn. To nie było dla niego tematu posłuszeństwa. Gott ist einer, da gibt es kein Befehl und Gehorchen. Bóg jest jeden i w ramach bóstwa nie ma poleceń i posłuszeństwa. Aber als er als Mensch auf diese Erde kam, da war er in Abhängigkeit und Gehorsam von seinem Gott. Ale gdy jako człowiek przyszedł tutaj na tą ziemię, to on był w zależności i w posłuszeństwie od swojego Boga. Das ist das, was uns so schwer fällt. To jest właśnie to, co nam tak ciężko przychodzi wykonać. Das fällt den Kindern schwer, wenn die Eltern etwas gebieten, dann gehorsam zu sein. To też i jest trudna rzecz do wykonania dla dzieci, gdy rodzice coś nakazują i trudno im być posłusznymi. Oder fällt euch das nicht schwer? Ale może wam akurat to nie jest takie trudne. Das fällt uns auch als Erwachsenen noch schwer. Ale my również jako dorośli też wiemy, że to jest trudne dla nas. Gott gehorsam zu sein. Aby być posłusznym Bogu. Wenn er uns etwas sagt in seinem Wort, ist einfach zu tun. Gdy on nam coś mówi w swoim słowie, to nas obowiązuje po prostu to wykonać. Aber wie war es bei dem Herrn Jesus? Ale jak sprawa wyglądała w przypadku Pana Jezusa? Er sagte, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. On powiedział, pokarmem moim jest czynić wolę tego, który mnie posłał. Ihn hungerte danach, ihn verlangte danach, gehorsam zu sein. On bardzo pragnął, aby być jemu posłusznym. Es war sein tiefer Wunsch, wirklich in allem so zu handeln und zu reden, wie sein Gott und Vater es wollte. To było jego serdecznym życzeniem, aby we wszystkim tak postępować i tak mówić, jak życzył sobie Ojciec. Dann wurde sein Gehorsam bis zum Äußersten erprobt. A następnie jego posłuszeństwo zostało wypróbowane aż do najwyższego stopnia. Es war der Wille seines Gottes und Vaters, dass er am Kreuz sterben würde. Gdyż było to jego, wolą jego Boga Ojca, aby on w posłuszeństwie zmarł na krzyżu. Davor musste der Herr Jesus zurückschrecken. Pan Jezus musiał być na tą myśl przerażony. Da sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt. On mówił o sobie, teraz moja dusza jest wstrząśnięta. Was soll ich sagen? Co ja powiem na to? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Johannes 12. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 27 wiersz. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 27 wiersz. Teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię swoje. Heute Morgen nach dem Frühstück haben wir Johannes 18 gelesen. Dzisiaj rano po śniadaniu czytaliśmy z Ewangelii Jana 18 rozdział. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Ten kielich, który mi dał Ojciec, czy miałbym nie pić z niego?
Gerade Johannes zeigt uns diesen Gehorsam des Herrn Jesus. Akurat właśnie Ewangelia Jana pokazuje nam to posłuszeństwo Pana Jezusa. Er geht aus dem Garten hinaus. On wyszedł z tego ogrodu. Er geht denen entgegen, die ihn fangen wollten. On wyszedł naprzeciw tych, którzy chcieli go pojmać. Er lässt sich gefangen nehmen. On pozwolił na to, aby był pojmany. Er geht hinaus nach Golgatha. On wyszedł na zewnątrz miasta na Golgotę. Er trägt sich selbst sein Kreuz. On sam sobie niósł swój krzyż. So gehorsam war er. Er wollte den Willen Gottes tun. Tak dalece był posłuszny, aby wypełnić wolę Bożą. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Był posłuszny aż do śmierci. Der Tod ist der Lohn der Sünde. A śmierć jest przecież zapłatą za grzech. Und er hat diesen Lohn der Sünde auf sich genommen. I tą zapłatę za grzech on wziął na siebie. Aber es geht noch tiefer. Ale jeszcze głębiej to się posunęło. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Der Herr Jesus wusste, was im Gesetz des Alten Testamentes steht. Pan Jezus przecież wiedział, co jest napisane w zakonie Starego Testamentu. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Przeklęty jest każdy, który wisi na drzewie. Aber er ist ein Fluch für uns geworden. Ale on stał się przekleństwem dla nas. Das alles steht in Verbindung mit diesem Namen Jesus. To wszystko jest właśnie połączone z tym imieniem Jezus. Seine Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz. Jego uniżenie się aż na, do śmierci na krzyżu. A dann kommt in Vers 9 bis 11 die Antwort Gottes. I od 9 do 11 wiersza drugiego rozdziału listu do Filipian czytamy odpowiedź Bożą na to. Dieses darum. Właśnie te pierwsze słowo, dlatego też. Weil er sich so erniedrigt hat, deshalb hat Gott ihn hoch erhoben. Dlatego, że on samego siebie tak uniżył, to dlatego Bóg tak wielce go wywyższył. Und das Schöne dabei ist, dass seine Herrlichkeit mit dem gleichen Namen in Verbindung steht. I najpiękniejsze jest to, że jego chwała połączona jest z tym wspaniałym jego imieniem. Es ist auch der Name Jesus, der seine ganze Herrlichkeit enthält. To jest to imię Jezus, które całą jego chwałę zawiera w sobie. Zuerst haben wir gelesen, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Najpierw czytaliśmy o tym, że Bóg obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Da sehen wir, dass der Herr Jesus als Mensch über allem steht. Z tego widzimy, że Pan Jezus jako człowiek stoi ponad wszystkim. Es gibt niemanden, der größer ist als er. Nie ma nikogo innego, kto by był większy niż on. Dann sehen wir in Vers 10, dass sich alles ihm unterwerfen wird. A w wierszu 10 oglądamy, że pod nim musi się poddać wszelka istota. In dem Namen Jesu muss sich jedes Knie beugen. Na imię Jezusa musi się zgiąć wszelkie kolano. Diesen Namen haben sie übers Kreuz geschrieben. To imię wypisano nad krzyżem. Da haben sie gedacht, jetzt haben wir ihn, sind wir ihn losgeworden. Oni wtedy myśleli, pozbyliśmy się go. Da haben sie gedacht, jetzt haben wir gesiegt. I myśleli, teraz my zwyciężyliśmy. Aber nein, der Herr Jesus ist der Sieger von Golgatha. Ale nie, Pan Jezus jest właśnie zwycięzcą z Golgoty. Und in dem Namen Jesu, in gerade diesem Namen wird sich jedes Knie beugen. I akurat w tym imieniu Jezusa musi się ugiąć kiedyś wszelkie kolano. Jedes Knie, das Knie der himmlischen. Każde kolano, i to zarówno tam w niebie. Alle Himmelsbewohner. Wszyscy mieszkańcy nieba. Die Knie der irdischen, alle Erdenbewohner. I wszelkie kolano tu na ziemi, również wszystkich mieszkańców ziemi. Und auch die unterirdischen, alle Bewohner des Totenreiches. Również i pod ziemią, czyli wszelkie kolano tych, którzy znajdują się w królestwie umarłych. Alle werden sich vor ihm beugen. Wszyscy będą się, wszystkich kolano będzie się kiedyś przed nim zginało. Jetzt noch wartet der Herr Jesus, dass wir uns ihm freiwillig unterwerfen.
Teraz Pan Jezus czeka, abyśmy jeszcze dobrowolnie się Jemu poddali. Heute noch zwingt Gott niemanden. Dzisiaj Bóg nikogo nie przymusza do tego. Aber er möchte gerne, dass du deine Knie vor dem Herrn Jesus beugst und sagst, ja, er ist mein Heiland und mein Herr. Ale on tak bardzo chciałby, abyś ty jeszcze dzisiaj swoje kolana przed nim ugiął i powiedział: tak, Panie, chcę, abyś był moim zbawicielem i panem mojego życia. Aber einmal werden alle ihre Knie beugen müssen. Ale kiedyś w przyszłości wszyscy ludzie będą musieli swoje kolana przed nim ugiąć. Dann werden nicht nur die Knie gebeugt. Nie tylko, że będą musieli zginać swoje kolana, sondern dann wird auch die Zunge gelöst. Die Zunge. I również wszelki język będzie wyzwolony, aby wyznawał. Jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Wszelki język będzie wyzwolony i będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Er ist Herr über alles. Że On jest Panem nad wszystkim. Er war gehorsam bis zum Tod. On był posłuszny aż do śmierci. Aber deshalb hat er jetzt das Recht zu gebieten. Ale to właśnie z tego powodu on teraz ma prawo, aby rozkazywać. Alle werden seine Autorität anerkennen und ihm unterworfen sein. Wszyscy będą musieli jego autorytet uznać i poddać się pod niego. Wir haben eben Johannes 12, Vers 27 gelesen. Dopiero co przeczytaliśmy z Ewangelii Jana z 12 rozdziału 27 wiersz. Da sagt der Herr Jesus in Bezug auf sein Leben und sein Werk, es ist zur Verherrlichung des Vaters. Tam Pan Jezus w związku ze swoim życiem i swoim dziełem powiedział, że ono było ku uwielbieniu Ojca. Vater, verherrliche deinen Namen. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Aber jetzt sehen wir, dass er auch in seiner Erhöhung das gleiche Ziel hat. Ale tu widzimy, że on również i w swoim wywyższeniu ma ten sam cel. Damit endet dieser Abschnitt. Auch da wird alles zur Verherrlichung Gottes des Vaters sein. I tym słowem właśnie kończy się ten przeczytany urywek w 11 wierszu ku chwale Boga Ojca. Gott hat sich verherrlicht im Leben und im Werk des Herrn Jesus auf der Erde. Bóg siebie samego uwielbił w życiu i w dziele dokonanym przez Pana Jezusa na ziemi. Aber Gott wird sich auch verherrlichen im Gericht. Ale Bóg siebie samego również uwielbi w sądzie. Wenn sein Sohn alle seine Feinde zu seinen Füßen niederwerfen wird. Gdy jego syn wszystkich swoich nieprzyjaciół rzuci jako podnóżek stóp swoich. Auch darin wird Gott sich verherrlichen. Gdy Bóg synowi rzuci wszystkich jego nieprzyjaciół jako podnóżek stóp jego, to w tym również będzie uwielbiony. Er möchte aber auch gerne verherrlicht werden in unserem Leben hier auf der Erde. I on tak bardzo również chciałby być uwielbiony w naszym życiu tu na tej ziemi. Wir haben diesen Namen Jesus gesehen. I widzieliśmy teraz w tym imieniu Jezus. In seiner Erniedrigung und in seiner Erhöhung. W jego uniżeniu i w jego wywyższeniu. Und dann stellen wir fest, dass dieser Name Jesus auf dem letzten Blatt der Bibel mehrmals vorkommt. I możemy zauważyć, że również to imię Jezus na ostatnich stronach Biblii wielokrotnie jest wymienione. Offenbarung 22, Vers 16. Możemy przeczytać z Księgi Objawienia 22 rozdział 16 wiersz. Ich Jesus. Ja Jezus. Heißt der alte Apostel auf der Insel in der Einsamkeit. Stary apostoł Jan znalazł się na wygnaniu na wyspie w samotności. Und dann begegnet ihm der Herr Jesus. I spotyka go właśnie Pan Jezus. Da sagt er ihm: Johannes, ich bin der gleiche, den du kanntest, als du mich auf der Erde gesehen hast. I mówi do Jana: ja jestem tym samym, którego ty znałeś, gdy byłem na tej ziemi. Johannes, ich bin der, unter dessen Kreuz du standest. I mówi do niego: Janie, ja jestem tym, pod którego krzyżem ty kiedyś stałeś. Ich bin der, der zu dir gesprochen hat vom Kreuz, siehe deine Mutter. Ja jestem tym, do którego ja skierowałem swoje słowa z krzyża, oto matka twoja. Ich bin auch der Richter und Beurteiler inmitten der Versammlung. Ja również jestem też
tym, który sądzi i ocenia wszystko w zgromadzeniu. So hast du mich gesehen in Offenbarung 1. Takim mnie widziałeś w pierwszym rozdziale tej Księgi Objawienia. Ich bin auch das Lamm inmitten des Thrones. Ja również jestem tym barankiem, który znajduje się pomiędzy tronami. So hast du mich gesehen in Offenbarung 5. Takim mnie widziałeś w piątym rozdziale Księgi Objawienia. Ich bin auch der, der kommt auf diesem weißen Pferd zum Gericht. Ja również jestem tym, który przyjdzie na tym białym koniu, aby wykonywać sąd. So hast du mich gesehen in Kapitel 19. Takim mnie widziałeś w 19 rozdziale Objawienia. Ich bin derselbe. Ja jestem dalej ten sam. Ich Jesus. Ja Jesus. So stellt er sich vor als die Wurzel und das Geschlecht Davids und der glänzende Morgenstern. I samego siebie przedstawia w tym wierszu: Jam jest korzeń i ród Dawidowy, błyszcząca gwiazda jasna poranna. Da kommt diese Antwort der Braut. I teraz słyszymy odpowiedź oblubienicy. Komm. Przyjdź. Herr Jesus, wir möchten dich sehen, wie du bist. Tak, Panie Jezu, my chcemy Ciebie widzieć takim, jakim Ty jesteś. Du bist so groß und so herrlich für uns, wir wollen dich gerne sehen. Komm. Ty jesteś tak wielkim i wspaniałym dla nas i tak bardzo byśmy chcieli Ciebie zobaczyć. Przyjdź. Und dann sagt der Herr Jesus selbst, ja, ich komme bald. I sam osobiście Pan Jezus mówi: Tak, ja przyjdę wkrótce. Und bis dieser Zeitpunkt da ist, bis er kommt, um uns zu sich zu nehmen. I aż do tego momentu, który nastanie, aby nas zabrać do siebie. Bis dahin ist die Gnade des Herrn Jesus Christus für uns da. Do tego momentu łaska Jezusa Chrystusa jest zawsze do naszej dyspozycji.